Halo, halo, hej, cześć, dobry wieczór. Ja jestem Edwin, witam was w kolejnym odcinku, którego dawno nie było, z Dead Space'a dwójki. Nie będę udawał, że pamiętam, co robiłem w poprzednim odcinku, bo za cholerę nie pamiętam. Bo ostatni odcinek nagrywałem dawno. Czy może nie aż tak dawno, ale wystarczająco dawno, żeby zapomnieć, co ja dokładnie robiłem. Wiem tylko tyle, że nade mną świeci jakieś nieprzyjemne światło, właśnie nie tyle co nade mną, co nad martwym koleżką. I pamiętam, że jesteśmy w lokacji z wypochającymi dzieciakami. I w sumie tyle. I z fabuły jedynie pamiętam fakt, że próbujemy dostać się do... prawdopodobnie do dziewczyny, która... jako jedna z niewielu przeżyła na tej stacji. Ośrodku. Na stacji ośrodku, o! Tam mi coś pełzało, ale nie jestem pewien, czy to te wypływające dzieciaki, czy jeszcze coś innego. Gadam, ja tak ja dawno nie nagrywałem, muszę się do tego przyzwyczaić ponownie. Ooooo! Mało przyjemna i interesująca część polegająca na przetrwaniu nadciągającej fali przeciwników, jeśli mnie pamięć nie myli. Czy ja mam coś ciekawego? Mam rozpruwacza, do którego mam całkiem pokaźną ilość amunicji. I... aha! Co powiesz na to, panie kolego? Silniejsza wersja naszych standardowych przeciwników. Nie jest to na pewno nic, z czego byłbym zadowolony, widząc to coś przed sobą. Jestem niepewny, czy ja mam miotacz płomieni, czy ja mam jakąś wyrzutnię... paliwa, czy czegoś. Aha, ja nawet do tego nie mam amunicji, ja nie mogę jej nawet podnieść. Czuję wpierdol. Dobra, a ten gadżet, który niedawno kupiłem, to co to było? Jakiś kałabin, czy... nie wiem w sumie, co to jest. Nie pamiętam, do czego to miało służyć. Ale hej! Cześć, słoneczko! Ale hej, od czegoż to mamy przeciwników, którzy za chwilę będą się na nas rzucać, aniżeli od tego, żeby przetestować nową broń? Pewnie tak koniec końców skończy się, że będę głównie używał rozpruwacza, ponieważ będzie najbardziej efektywny w tym miejscu. Ale chwilę postrzelać czegoś nowego nie zaszkodzi. Ej, to jest clever. Niby jakaś sala obiadowa, sala przyjęciowa i tak dalej. Z której mańki? Aha. Cokolwiek to jest, jest dosyć słabe. Ale żem się wydupił, używając tą broń. Tę broń. Nowy dupczej! Kurda, ty płaszcz komorfie jeden ty. W sumie przydałoby się sprawdzić w ogóle, jak to się dosłownie nazywa. Nie piła plazmowa, halo, poproszę rozpruwacza. Out! Mogłem się w sumie tego spodziewać. Akurat na te gamonie slash gnoje najlepiej się nadaje rozpruwacz moim zdaniem. One spokojnie i bardzo chętnie same wchodzą na te latające w powietrzu piły. Ale zapamiętać, rozpruwacz na wybuchające dzieci to bardzo zły pomysł. Bardzo zły pomysł. Skończy się cholernym tupnięciem prosto w pysk. Ale było ich znacznie mniej niż się spodziewałem. Wydawało mi się, że tutaj będzie większa fala przeciwników. Przyznam szczerze, że trochę się zawiodłem. Ale może to i lepiej. W sumie mam całą... mam trzy magazynki do karabinu plazmowego, którego w ogóle nie posiadam.
pulsacyjnego, nie plazmowego. Ale ta broń, którą teraz zakupiłem, to ona jest jakaś taka... No powiem szczerze, że jest taka... trochę taka sobie. Albo ja jej nie umiem używać. Też jest taka opcja. To jest chyba jakiś rodzaj shotguna. Ale czy w apokalipsie nekromorfów, które są dosyć szybkie... coś takiego jak shotgun na pewno jest dobrym pomysłem. Myślę, że w takich miejscach, myślę, że podczas takiej apokalipsy najlepiej się nadaje broń nie tyle co mocno strzelająca, a szybko strzelająca. Okej, miotasz ognia. Ja może w takim razie pozbędę się tego jednego kolegi tutaj i podniosę sobie to. Czyli ja nie mam teraz miotacza płomieni, tylko mam pewnie coś na kształt wypluwacza... no coś na kształt granatnika, o! Tak? Chyba. Wydaje mi się, czy ja używałem może tego w poprzednim odcinku? Absolutnie przyznam szczerze, że nie pamiętam. Chociaż nie, możliwe, że to używałem. To nie jest właśnie przypadkiem ta broń, która tworzy taki jakby... laser... trzywarstwowy, który po prostu jak coś przez to przejdzie, to... jeb! I nie ma typa. Cześć, martwa żona. We will destroy you. How convenient. Destroy the marker and all the hurt and pain go away. Imagine that, Isaac. You'll never have to listen to your heart. Wiesz, wbrew pozorom lubię słuchać swojego serca. Tak fajnie... ma takie fajne brzmienie, takie bum 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 bum. I lepsze to niż śmierć, albo przynajmniej życie w nieskończoność jako cholerny nekromorf. Cały czas mam wrażenie, że coś mi pełza pod nogami, ja po prostu chodzę między zabawkami. No ma to sens! No ma to sens! Isaac and Ellie, I found someone. Another survivor, he says he knows you. Isaac! I said, stand still. Ellie, take it easy. His name is Strauss. I know him. He looks... twitchy. I don't trust him. Don't move. Ellie, I need him to be not dead. I need him. Shit. Okay, Isaac. I'll march him to the hub, but if he does anything stupid, anything... O, ja cię chromolę. Dajcie mi chwilę, bo o czymś zapomniałem. Nie włączyłem chromolonej kamerki! Zapomniałem włączyć nagrywania. No, ja to jestem udany, naprawdę. Nawet nie nagrywałem z kamerką. Ostatnie co nagrałem to odcinek z MCK. A jak wiecie, MCK nagrywam bez kamerki i całkowicie zapomniałem teraz ją odpalić. Ciągle klikam nie ten przycisk. Chciałem iść do przodu, klikałem cały czas R. Dobra, halo, co ja mam tutaj? Amunicja do piły plazmowej. Biorę. Piła plazmowa jest zawsze bardzo mile widziana i czy przypadkiem? Nie, chyba nie. Chyba nie tutaj. Te miny detonacyjne, to ma teraz sens. Dobra, to w takim razie ja może się uzupełnię w te miny. Aniżeli w amunicję do tego pseudokosmicznego shotguna. Który na dłuższą metę wydaje się troszeczkę taki... tak minimalnie useless, że tak powiem. Znaczy, dobra, faktycznie ma dobry strzał i pewnie dosyć dużo obrażeń zadaje. Ale hej, nekromorfy nie wychodzą pojedynczo, jak już wychodzą, to wychodzą chmarą. A shotgun z raptem... 4 nabojami... nie jest chyba najlepszym rodzajem broni na dużą falę. Isaac! We're up here! Come on! Cześćka!
Hello, Isaac. Well, cześć. This brings up bad memories. I barely managed to escape the CEC facility this morning. Wait, you're CEC? Heavy equipment pilot, class 4. You? Engineer. Nerd. Figures. Ow! Przepraszam bardzo, Kujon, który rozwalił znacznie więcej nekromorfów niż ty. Shut up. It's okay, it's just a power outage. You guys all right up there? No. Shit. I think life support's out too. That's not good. Nie podoba mi się to. Our two remaining runners, Clark and Strauss. Cześć, frajerze. Nie znam cię, ale jestem frajerem. Naprawię, luzik. You cut off power to life support. There may be other survivors over here. Public sector is already beyond acceptable recovery conditions. I can't allow. Mówiłem, że jest frajerem. Goodbye, Clark. Znajdę cię. I will find you. And I will kill you. Co to dupnęło? O! Mamy tanka, mamy grubego! Gdzie są te miny detonacyjne? Kolego, poczekaj, kolego! Daj mi się odpowiednio przygotować! Dawaj, teraz możesz przyjść! Zapraszam! Trochę to nie wyszło! To troszeczkę nie wyszło. Dobra, w sumie jest tutaj tylko jeden. Kiepski ten shotgun. Średni jest ten shotgun. Albo to nawet nie jest shotgun, ja się mylę. Nie wiem. Chyba wolę klasyczną i dobrą piłę plazmową, którą przynajmniej wiem jak używać. Powiedzmy, że wiem jak używać. Tak dla pewności utnęmu też drugą łapkę. Isaac, are you alright? I think that's all of them, for now. Are you sure about this? Why did Tiedemann turn off the power? What did you do to piss him off so much? Ellie, do you know what a marker is? Yeah, the unitologist on my crew wouldn't shut up about it. Why, is it real? Yeah, it's real. Tiedemann made one using codes, patterns stored in our heads, mine and Strauss. Everything that's happening on this station is happening because of that marker. I have to get to it and destroy it, and I need Strauss to tell me how. You're a strange man, Isaac. Dzięki. We're about to suffocate, so I think I'm better. Okay, good. Listen, we need power. Without it, we have no air and no train. Sprawl's gotta have backup batteries somewhere. Yes. The solar array's up there. But they've been mothballed for years. Luzik pewnie naprawię bez problemu. I'm heading there now. If I can start them up and get some power to the train. You'll need someone to open the collector panels. I can do that. Take Strauss and keep him safe. Zacznę odciąć prąd, tlen i w ogóle wszystko, co potrzebuje życie i od razu, jak wszyscy chcą ze mną współpracować. Czy ja mogę tutaj wziąć pożytecznego? Tu jest jakaś skrzyneczka. Kredyty, zawsze w cenie, zawsze chętnie wezmę, nie pogardzę kredytami. Co to w ogóle jest? Amunicja do szperacza. I obstawiam, że ten szperacz to jest rodzaj jakiegoś shotguna. Ale dość takiego trochę wydaje mi się useless. W sumie te miny też takie trochę useless się wydały. Nie jestem teraz pewien, czy ten tank zablokował się o ten znak, czy zablokował się o ten laser skanujący. Jeśli o laser, no to troszeczkę tak, że tak powiem, no nie teges. No i koniec końców została piła plazmowa. No i koniec końców pewnie skończę z, tak samo jak w pierwszej części, mianowicie z rozprowaczem, piłą plazmową i karabinem pulsacyjnym. I czymś tam jeszcze, nie pamiętam czym. Staniesz? Nie wstaniesz. Dobrze wiedzieć. Ty bodajże też nie wstaniesz, ale tak na wszelki wielki cię tupnę w pysk. Lepiej mieć 100% pewność, że jednak nie wstanie.
Wszędzie piła plazmowa. Może w takim wypadku, jak wszędzie jest piła plazmowa, wywalę ten steler szlinowy. Albo nie, wywalę to. Bo przewodnik zostawię, bo to jest cenne. To się sprzeda i to się przyda. No i w sumie wezmę jeszcze trochę amunicji do piły plazmowej. Jak już używać broni i części, no to lepiej mieć do niej też amunicję. To chyba normalne. Patrzcie, jakie cwaniaczki. Moja własna broń przeciwko mnie. Czy no nie jest do końca moja własna, ale wiecie, o co mi chodzi, tak? Czego już wyeliminowałem? Chyba tak. Wow. Aha, pieszek się po prostu wziął i zdetonował. Luzik, ja mam tak cały czas. Każdy pies z odciętym ogonem eksploduje mi w twarz. No żadna nowość, przywykłem. Co my tutaj mamy? Tożem sobie kurna miał tą amunicję, chyba że zrobię znowu nie ten przycisk. Chyba że zrobię tak i zrobię tak. Coś się zwiksiło. Ta macka barsi do rytmu, którego w sumie tu nie ma. Znaczy jakiś tam rytm sobie przygrywa w tle, ale taka bardziej ambientowa nutka, niż jakaś... do gibania się. Ellie! Oh. How strong is doing? With the power off, you can hear noises three blocks away. He's gonna give away my position. Ellie, try to keep him focused. I need to know what he's trying to tell me. Jesteśmy w etapie siódmym, czyli tak plus minus jesteśmy w połowie gry. Bo sprawdzałem i orientuję się, że gra... Wow! Halo, halo, panie plujka! Panie plujka! Proszę się grzecznie autować. Namaste! Sprawdzałem i wiem, że Dead Space ma aż 15 poziomów. Znacznie więcej poziomów, aniżeli miała jedynka. Może nie znacznie, bo raptem o 3 poziomy więcej, ale wiecie, o co mi chodzi. Dobra, przenieśmy sobie to, przenieśmy sobie to. I zakupmy ten miotacz płomień. Miotacz ognia. Głównie byłem proszony o wykorzystanie w jedynce miotacz płomieni, aniżeli jakieś inne bronie. Więc w sumie, skoro teraz jest taka okazja, no to... Nie chcę sprzedawać, halo. Nie chcę to sobie przenieść, co ja robię? Co ja robię ze swoim życiem? Miotacza płomieni jeszcze w sumie chyba nigdy nie korzystałem tak naprawdę na dobrą metę. W sumie może ja sprzedam ten rubinowy półprzewodnik, bo w sumie po to tutaj przybyłem głównie. Nie sklep, ekwipunek. Sepe szedaj to. O, dobra. Myślę, że z takim ekwipunkiem mogę już iść. Czy był tutaj warsztat? Był tutaj warsztat. Cudownie. Wspaniale, jakże ja się cieszę z tego powodu. Okej, dobra, to jest dobre. Zawsze mogę dojść do wniosku, ej, na chuj mi to! I sobie to zabrać. Legity, deja. Aha. Dobra, to mogę wykupić to, mogę wykupić HP, mogę wykupić większe damage'y. I spoko. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie nie będę trzeba więcej tlenu, bo go jeszcze nie ulepszyłem.
Ale wydaje mi się, że nie będzie. W dwójce nie ma chyba sekwencji podobnej do jedynki, jak trzeba było przedostać się przez pas asteroidów, nazwijmy to. Gdzie musieliśmy przejść przez pierścień... Serio? Skąd mi to leci na łeb? No w sumie jeśli mi to leci na łeb, to znaczy to z góry. Musieliśmy przedostać się przez spadający pas asteroidów, chodząc po pierścieniu poza statkiem USG Shimura. Jak zrobiliśmy to za wolno, to udusiliśmy się i no na śmierć. It looks like the docking pod that runs to the solar array is floating at the bottom of the shaft. That figures. Ah, don't worry. I can fix this. I'm heading outside to have a look. Wow! Po prostu wow! Dopiero co gadam o wyjściu na zewnątrz i nadziei, że się nie uduszę i nie będę potrzebował tlenu. To się dowiaduje dwie minuty później, że muszę wyjść na dwór! Po prostu... Wow! Dobra, dokąd w ogóle mam iść? Mam iść gdzieś na dół. A nie, dobra, po prostu się unoszę w próżni, dobra. Przez chwilę się martwiłem, iż będę gdzieś nie tyle co w próżni, co po prostu na wyjściu, czy na zewnątrz. I będę się dusił, będzie mi uciekać tlen. Na szczęście nie. A szczerze, nie mam już opcji kupienia ostrzy rozpruwacza? Up, up and away! Hold up. To było takie łatwe? Ja wiem, że to się nie powinno mówić. Ja wiem, że tak nie wolno mówić w takich chwilach, ale... To było za łatwe! Poszło zdecydowanie za łatwo. Nie podoba mi się to, że to było aż takie łatwe. Wiedziałem! Hold up, tylko ty tu przylazłeś? Stary, mogę się aż wpaść na genialny pomysł, żeby skoordynować większe wsparcie. Aha, dobra, już chyba wiem, czemu tak łatwo poszło. Bo to nie może być za łatwe. Dobra, rozpruwacz w dłoń. Lubię dźwięk rozkładania tej broni. Jak tu ładnie! Szczegół, że budynki są trochę mało... mało zdetalizowane, jeśli wiecie o co mi chodzi. Za mało detali mają wzorowanych, o! Ale i tak jest tu ładnie. Bardzo fajne widoki. Trochę bardziej urozmaicone, aniżeli to co widzieliśmy w jedynce, bo tam praktycznie nic nie widzieliśmy, oprócz albo przestrzeni kosmicznej... O! Dzień dobry! Well, I didn't see that coming. Mordo, jest was kilku, czy... Tak, jest was kilku. Będę szczery, trochę mi się to nie podoba. Stary, bądź tak miły i przestań do jasnej cholery niszczyć szyby. Więcej was matka nie miała, przepraszam bardzo. O, Łazorek wyszedł. Dobra, ja może wezmę karabin pulsacyjny? A może wezmę ogień? W sumie nie, to chyba zły pomysł, żeby brać tutaj ogień. Naprawdę, więcej was tu matka nie miała, mi się powoli tlen kończy, panowie. Ja potrzebuję odetchnąć.
Przestańcie z łaski swojej niszczyć na każdym kroku szyby. One mi są potrzebne, by żyć! Coś go zmiotło, wydaje mi się. Powoli kończy mi się tlen. Czy te drzwiczki, szybki, cokolwiek, okna. Mogłyby się zamknąć, dziękuję. Ciszy mnie nie zamknęło. Ja nadal potrzebuję tlenu, dziękuję bardzo. Dobrze, że takich wielkich cholerstw... Nie ma tak po prostu. Bo to by się mogło skończyć źle. To są takie pseudo mini-bossy, nazwijmy to. Ale you know what I'm saying. Potrzebuję więcej ekwipunku. Potrzebuję nowego kombinezonu. Czuję się troszeczkę, jakbym znowu grał w Residenta 2. Znowu brakuje mi miejsca w ekwipunku! Znowu mam go zdecydowanie za mało. Ale to sfakapowałem. Tak, że tak powiem, as fuck. Ale coś podniosą, ale nie jestem pewien co. Chyba amunicję do karabinu. Dobra, gdzie teraz? Tutaj i do wyjścia. Jak ja bardzo nie zwracam uwagi na otoczenie. Czy to były ptaszory? Coś tu pełza? Nie. Ja mam dziwne wrażenie, że coś tu jednak pełza. Ptaszur! Żywy czy sztuczny bardziej? A who knows i who fucking cares? Co my tu mamy? Osobisty log Howard Phillips, wpis numer 302. Chcę wrócić do domu. Anti. To jest jakieś zdrobnienie? Jakieś imienie? Może? Anti twierdzi, że nie otrzymała mojej odpowiedzi na prośbę o transferze, ale to już piąta prośba. Jak może nie być odpowiedzi? Ktoś dostaje moje prośby? Kto się czyta? Brzmi jak moje CV do roboty. Ciężko mi to przyznać, ale samotność jest tutaj większa niż się spodziewałem. Zaczyna źle na mnie wpływać. Jedną dobrą wiadomością jest to, że Anti twierdzi, że zautoryzowała moją prośbę o transport. Mają pojawić się dzisiaj. Nie wierzę w to, co mi mówi. Prosiłem tak długo, nie wierzę, że w końcu pozwolą mi posiadać ptaki. Teraz pokażę, dziś wieczór pokażę. Ciągle nie ten przycisk. To wiele tłumaczy, skąd tutaj te ptaszory. Jak wy przeżyłyście tą apokalipsę? Goddammit, wy jesteście jak karaluchy. Hola, ile ja mam czasu? 28 minut, plus minus. Halo, Ohio, Gosai, Masu, proszę nie wybuchać. Coś jeszcze? Chyba nie. Teraz ja mam tu kredyt. Bardzo chętnie wezmę, bardzo z przyjemnością przyjmę. Płakać z ich powodu nie będę. Kolejna nowa broń. Szczerze powiedziawszy, zaczynam powoli wątpić, czy mi się chce jej wszystkich używać. Zresztą, że one są trochę useless. Tak więc po prostu może sprzedam, co mogę sprzedać. W sumie nie mam wiele do sprzedania, więc po prostu sprzedam to. Bo czemu nie? Nie używam absolutnie tego ładowania stazy. Ale może powinienem z drugiej strony? No nie wiemy, nie wiem. O, shut the fuck up, ja ci dam, kurna, nieupoważniony. Twój system jest nieupoważniony, habana.
Okej. Podwoduję sobie w sumie może na maksa życie. I przydałoby się zacząć szukać apteczek. Z drugiej strony w sumie po co je szukać, jak ja mogę je zakupić? No ma to sens. Zwłaszcza, że tak troszeczkę nie jestem pewien, co ja mam teraz zrobić. To przez ten czas je zakupię. Wątpię, że mnie nagle oświeciło i żebym doszedł do wniosku, że aha, to o to chodziło. Dobra. Ile mam? 5 apteczek teraz, jeśli się dobrze orientuję? Tak. Dobra. Dla mnie spoko. Okej, czy ja mogę coś tutaj ewentualnie zhakować, uszkodzić? Z kimś pogadać, z kimś porozmawiać? Gdzie ja się mam iść? No ja mam iść tam. Tylko pytanie w sumie brzmi... Jak ja się mogę tam dostać? Chyba już wiem. Wiggle, wiggle, wiggle. Gra trochę jak gumowa żelka. Rig authorization recognized. Watchman Howard Phillips. 200 IQ, kurde. Coś mi tutaj nie pasuje. Wiedziałem. Dobra, ja stawiam, że będę chciał na zmianę z nim iść i na zmianę bronić się przed nekromorfami. Okej, chyba nie o to chodziło. Chodź, mordo, chodź tu. Chodź tu. Przecież będziesz mi do czegoś przydatny. Do czegoś się tam przyda! Czemu mam wrażenie, że to wszystko idzie za łatwo? Heh, może dlatego, że jesteś na łatwym poziomie trudności, Edwin! Mimo wszystko... idzie definitywnie... za łatwo. Co mnie troszeczkę niepokoi, przyznam szczerze. Halo? Oj? O, halo! Nie to! Nie ta broń! Nie, to mi automatycznie zmieni na broń palną! Welp! Absolutnie się tego nie spodziewałem. Zaskoczył mnie. Okej, here we go again. Panu podziękuję. Dobra, miejmy to... z głowy? Czy naprawdę musiały być wysadzone z dwóch stron, żeby to się... żeby skrypt się załączył? Dzieci won! Do kąta! Były wyjątkowo posłuszne. Powiem to rozwiązać, bo to pewnie zaraz bym w to wdepnął i by się skończyło na tym, żebym wziął i bumbnął. A ja wolałbym nie bumbować. Dobra, czy będę miał okazję tak spokojnie wytestować ten miotacz ognia? Dobra, już widzę, że gdzieś mi będzie potrzebna staza. Halo, nie to. Jak się mogę poruszać? Halo. Halo.
Hold up. Dobra, a jak mogę się przenieść do... na przykład... notatek? Czegoś w tym stylu? Ekwipunek? Nie, Elka? Dobra, to chyba to będzie. Tak, numer nagrania 466. Próbowałem trzymać się poza zasięgiem Anti, na ile to było możliwe. Nie chcę wysłuchiwać jej wymówek odnośnie moich próśb o przeniesienie. Za każdym razem jak pytam, w odpowiedzi słyszę jakieś komputerowe pieprzenie. 23 prośby. Wysłałem 23 prośby i otrzymałem ani jednej odpowiedzi. Wiem, że kłamie. Pewnie wcale ich nie wysyłałem. Ale pokazałem Anti. W porze lunchu wpuściłem wszystkie ptaki z klatek i wyglądały wspaniale, latając dookoła, wolne i szczęśliwe. Chciałbym być na ich miejscu. Anti chrzaniła coś o przepisach i nieznanych obiektach. Zwisało mi to. Tańczyłem z ptakami cały dzień. Kocham je. Chcę już do domu. Czemu ja ciągle mam wrażenie, że klikając Escape wyjdę z tego cholernego loga? Tak, które mam iść? Tamtędy, windą. No w sumie mogę się domyślić, tylko ona jest chyba nieaktywna. No właśnie. I teraz pytanie, jak ją w sumie aktywować? Masz. Dobra, to mi nic nie da. Tam jest warsztat przy okazji, ale nie mam w ogóle tych. Jak to się nazywa? Ej, ja mam wrażenie, że coś zbugowałem. Muzyka jakby sugeruje, że cały czas trwa walka. Chyba, że może ja... kadłubek zniknął. Hold up. Czy ja czegoś nie rozumiem? Ja definitywnie czegoś nie rozumiem. Tylko jeszcze nie wiem czego. A hold up. Czy jak wtyknę to tutaj... Nie, to mi nic nie da. Coś definitywnie robię nie tak. Ej, ja sam mam wrażenie, że coś zepsułem. Że coś wzięło i ewidentnie nie siadło. Coś przesunąłem. Nie ma takiej opcji, stary. Nie wiem, czemu ta winda nie chce jechać do góry. A, dobra, jestem imbecylem, jak zawsze. W sumie to żadna nowość. Że ja przeoczam taką pierdołę, halo. Cicha, ja wiem co robię. Chyba wiem co robię. Znaczy ja tak naprawdę nigdy nie wiem co robię, ale powiedzmy, że wiem co robię. Dobra, co my tu mamy? Dzień dobry, czy mnie też łowieni cokolwiek z... się do czegoś nada. Ej, ten miotacz płomieni nie jest taki zły. Ten miotacz płomieni jest, że tak powiem, całkiem w sumie niezły. Okej, dobra. O, dzień dobry. I do widzenia panu. Trzeba rozumieć, że kolega postanowi do mnie za chwilę tutaj przyjść. Tak myślałem. Dzień dobry.
Ej, nie dość, że powstrzymuję ich od rzucenia się na mnie, to jeszcze zadaję im obrażenia. I to całkiem potężne. Jeśli dobrze pamiętam, to miotacz płomieni w pierwszej części prosił mnie Banan. Także Banan, jeśli to oglądasz, jeśli to słyszysz, dziękuję ci za podesłanie rady odnośnie tej broni. Jest faktycznie O-fucking-P. Dobra, ja sobie rozdupczę tą skrzynkę. O. I zapiszę grę. Gdyż iż ponieważ będziemy teraz także kończyć odcinek. Mam nadzieję, że darm się spodobał. Zwłaszcza, że był po dość długiej przerwie. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie lepiej oglądany. Wydaje mi się, że możliwe, że przez tytuł odnośnie skakania na piłę i w ogóle jakie hardkorowe podtytuły, wydaje mi się, że to mogło spowodować, że YouTube trochę przeciął zasięgi. Mam nadzieję, że to jest tym spowodowane, nie tym, że po prostu nikt tej serii nie ogląda, bo będzie mi smutno. No tak czy siak, jeszcze raz mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, będę ciebie strzelić łapkę w górę, by mnie o tym poinformować, a my widzimy się już wkrótce. Do tego czasu do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i pa pa. Cześć!